Witam serdecznie. Jesteśmy w Piaskach Obfitości, czyli kolejnej enklawie wodnej. Chyba już będzie to raz, dwa, trzy, cztery, piąta w grze o rekinie Ludojadzie. Nasz Ludo już jest starszy, oj, bym się pomylił. W ostatnim odcinku zrobiliśmy, że jest starszy i to jest chyba ostateczna jego granica, jaka może być. Dzięki temu możemy wrócić do miejsc, w których żeśmy do tej pory nie mogli wpłynąć, starszy. No, ale ja myślę, że tam pójdziemy, zobaczyć co jest, ukończmy do, no mamy 75%, ale mamy jakieś tu zadanie do zrobienia, tutaj i tutaj. I jak to zrobimy, to sobie po prostu popatrzymy, co my możemy robić dalej. Ewentualnie wrócimy przez punkty szybkiej podróży po to, żeby potwierać te kratki, które są pozamykane w miejscach, do których dotychczas nie mieliśmy dostępu. No dobra, zaczynamy. Nie wiem, czy dobrze wypłynąłem, ale chyba tu powinniśmy 10 fok powinniśmy zabić. Powinien polować na to wszystko, co jest czerwone, bo mam troszeczkę mało ludzi. Na razie sobie odpuszczamy. Tam to jest, czyli w dobrym kierunku chyba pływiemy. Nie zaczepiamy, chociaż nie, tu mamy zadanie, mamy ich zjeść. No to jak już mamy zadanie, to... Gruba, chodź tu. No tak brzydko mówię, gruba. Ale to tak po prostu... No brzydko. Teraz już mogę sam powiedzieć. Tak daleko oni są? Ja mam tam ich pozałatwiać? Viewers may find this appalling, but it's just nature doing its work. Nie, ale za szybko nam ten... Były już łodzie większe. I ci, co na nas polują, też więksi. Coś dużo nam życia zabrano. Musimy się schować. Mówiłem, że oni są trochę więksi. Musimy coś podkarmić się. Sure, we could avoid catastrophic risks for future generations, but then we couldn't have 4x4 pickups with 5.7 liter V8 engines. The hunt ends, but this is a mere pause in the eternal struggle between man and nature. Jakiś odgłos taki był, że jakby potężny rekin gdzieś tu był. That sometimes the construction of second and third homes supersedes considerations like loss of species diversity. Sure.
sharks are responsible for just 3% of hunter deaths. Drugs, alcohol. I like this beach here, man. Got a lot of nice looking wealthy women. There's a court order says I can't be within 200 feet of the beach. You can see a lot with a good set of binoculars. Karabiny maszynowe. To są dziady. Mamy teraz troszeczkę inne umiejętności. Widzę, że możemy rozwalać te łodzie, co jest dobrą rzeczą. Chyba łowcy za nami latają. Sharks groom human populations so that the dangerous species doesn't become too populous. Wodą jest trochę gorzej tutaj, mamy mniejsze możliwości manewru. Dobra, żeśmy się troszeczkę pod... Czy
Zobaczymy, łowcę ściągnęli z tej łódeczki. Musimy trenować, żeby potem się zmierzyć. Z Peteuską. Reputable citizens have converged on the area. Services are needed out by Prosperity Sands. Rash of shark attacks? Okay, it's our problem now. Nie możemy tych zjeść. O tego mamy upolować, no to jedziemy na niego. About the shark and her many crimes, so thus ends the bounty. Co to nam się włączyło? Due to Caviar Key's increased coastal exposure, storms that had a minor impact 3 decades ago caused significant flooding today. No ja wiem, że tutaj jest wpłynięcie, ale my żeśmy nie chcieli tam wpływać, już tam byliśmy przed chwilą. Ritual that wouldn't be complete without plenty of sunshine, sandcastles and circarial. Chyba nam się pojawiło to, że możemy tam wejść i szukać jaskini, chyba o to chodzi. Ale to za chwileczkę będziemy patrzeć na to. Najpierw zróbmy do końca to, co mamy tutaj. Bo wydaje mi się, że jak zrobimy te zadania, jak ja to nazywam główne, bo to tak się wyświetlają co jakiś czas, to wtedy mamy te scenki, które nas przybliżają do kolejnych
do kolejnych spotkania z Peterską, czyli z głównym bohaterem, który zabił naszą mamusię, a nas okaleczył. Taki był wstęp, jak dobrze pamiętacie. Coś mi się wyłącza co jakiś czas, nie wiem dlaczego. As we face impending resource scarcity and declining living standards, it's nice to know that in the meantime there's still a place to get. Gdzie ty jesteś, kolego? Tu chłopaki przeszkadzać. Lacking sufficient sand or protective dunes, heavily developed areas risk great danger from hurricanes and tropical storms. Jakie pudło, jak był piękny atak. Wiemy wszystko, co tutaj się nam trafia. My tam mamy znowu do zrobienia. Do góry nam coś się pojawiło. Pojawiło nam się to, że mamy tutaj jakieś osoby do zjedzenia znowu. No to cóż, zaatakujemy ich, bo jak pojemy, to nam chyba zaatakuje nas ktoś z tej ekipy niesławy. Mama! Wysokiej rangi członkini rodziny przestępczej. No to chyba do 8 musimy dobić. No to płyniemy. Zobaczyć, gdzie tutaj mamy, bo chyba to jest wysoko. Nie jest tak wysoko, nie są tutaj. Another reckless campaign of extermination. Thanks, his folk dug their boat at painted sails. You know, so do a lot of other New York Puyos. Coś mi z życia trochę zabrało. Oh.
Coastal erosion currently impacts over 70% of the globe's sandy beach environments. Zaraz zginę, uciekamy, zginę. Nie zdążyłem. O, tu są już konkretniejsi ludzie. Ja troszeczkę zaniedbałem, bo tak sobie zacząłem skakać tego, nie patrząc na to, jak ten spada mi to wskaźnik życia. Thanks to powerful risk assessment software, we now know that this was a wildly idiotic place to build fake. The shark is now a mega shark. Often referred to by scientists as the 64 ounce. Ooh, mega jesteśmy. To jednak jest więcej. Mega jest jeszcze. Ooh, tego to nie wiedziałem. No i co, ale dalej mamy tutaj gałąź ewolucji niezrobioną. Możemy coś dokupić. No, ulepszmy to sobie ten ogonek. Brzmiejmy go na maksa. Już mamy w tysiącach liczone. Wszystko mamy tutaj na maksa zrobione. Nie wiem, co byśmy mogli sobie jeszcze dorzucić. Zdrowie przy pożeraniu jest lepsze. Mamy tu zdrowie przy pożeraniu 10%. Mamy tutaj zdrowie przy pożeraniu 30%, więc no nie ma sensu tamtego. Nadnercze to może być tylko, że szybciej pływamy o 30% wszystko. No i to, że dłużej możemy przebywać. Zdrowie przy pożeraniu. Prędkość natarcia. No dobra, na razie sobie zróbmy tą. Zobaczmy, co nam to da. Czy nam da coś to trochę lepiej? Dlaczego mamy tą szczękę? Nie, ta ma być. Może to jeszcze sobie rozwiniemy. Lepiej. I jeszcze raz. I kościany będziemy. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Troszeczkę czymś innym popływamy. Zobaczymy, czy coś nam to da. Jesteśmy taką hybrydą. Jeszcze tą głowę byłoby dobrze zrobić. I coś na mapie mamy. Aha, tu mamy coś zmiażdżyć, załatwić. I tutaj też to przyjdą zaraz do nas. Okej. To wypływamy w ten świat. Dobra, gdzie my mieliśmy popłynąć? Tak sobie wyskoczyłem. Tu mamy wszystko zrobione, więc tu jest jakaś jedna rzecz nieodkryta, ale na razie nie ma po co tam płynąć, więc w tył na lewo i płyniemy do tego miejsca. Zawracamy, tam mamy popłynąć.
Jak się mamy tam dostać? Tam to jest. Okej, już wszystko wiemy. The Emperor of the Deep, the Great White. Is often referred to as the King of the Ocean, which gives it a skewed understanding of the role of a monarch in modern society. Chyba tą scenkę teraz będziemy mieć dodatkową. Tak jest. Pete, what's in the barrels? Fish, fool. Pete, whatever this is, can I ask you not to do it? I'm gonna get that shark, one way or another. It's just that this thing's unnecessarily destructive. I mean, it's just one shark. There's a whole ecosystem. One shark? That killed my boy. Pete, look, I understand. Wanna keep tugging on this knot, you? Będzie na nas polował, ale jeszcze trochę musimy porobić. Mamy znaleźć grotę. Musimy porobić jeszcze troszeczkę z uwagi na to. Nie odblokowała nam się gałąź. Co nas? Jakiś ogon nam się miał odblokować. A to tutaj. Siła ciosu ogonem. O! No, może być trochę lepszy niż to, co mamy, cienisty. Chyba będzie lepszy, ale musimy znaleźć jaskinię. Dobra. Gdzie ta jaskinia będzie? Grota. Czyli nie tu, tylko na kawiorowym ma wypływać. No dobra, mamy zaznaczone, my jesteśmy tutaj. To spokojnie płyniemy sobie, jak trasa prowadzi. W ten czy w drugi? Teraz nie pamiętam. W ten, dobra. Tu i... Chociaż tu dookoła też opłyniemy i poznamy nowe tereny. Wzdłuż. To możemy tu popłynąć, zobaczymy co tu się dzieje. Trochę coś nowego odkryjemy. The water along Caviar Key is frequently described as gin clear. Which reminds me, I could go for another Singapore sling. Jesteśmy mega. Tego nie było do tej pory. No dobra, ale co to nam da ten mega? Podejrzewam, że coś musi być większego tutaj teraz. Do tej pory wydawało mi się... O, jest jakaś platforma wiertnicza. Do tej pory wydawało mi się, że 30 poziom jest największy. No, ale chyba byłem w błędzie, bo my mamy jeszcze kawałek gry. Nie wiem, zobaczymy, czy nam się będzie, czy tam się ta lista włączy, że nam się powiększa coś do 31, czy to już stanie i to będzie koniec. To tędy powinniśmy płynąć, tak jest. Wyjdziemy tu sobie, o właśnie, na tej zasadzie zaczniemy sobie już pewne rzeczy odkrywać. Shark is a sort of super scavenger, completely lacking in what may be called dietary discrimination.
właśnie, właśnie. Takie rzeczy sobie tutaj odkrywamy. Tutaj w takiej głębinie takie coś. Even after the creation of a killer clown task force, clown-related homicide still remains a problem in Port Clovis. This instantized protein makes a great between-meal supplement, giving the shark the energy she needs to put on serious masks. Gdzie żeśmy przepłynęli? Tu żeśmy zrobili przepłynięcie między tym a tym. Dobra, ale coś jeszcze po bokach jest, czyli możemy z powrotem tutaj wrócić i sobie poszukać. The moment she's born, the shark's cold, expressionless eyes are constantly on the watch for her. Gdzieś bajoro żeśmy wpłynęli. This was only Alex's second. Jak widać, jest mega 30 na dole i nie idzie o nowy pasek, czyli to jest, dobrze mówiłem, że to jest ostatni. Tylko możemy teraz rozwijać umiejętności swoje. Dobra, nie tam, bo gdzie to mamy iść? Tam jest ta jaskinia. Znajdźmy najpierw dom, a potem będziemy resztę kombinować. Kto nas tutaj chciał tutaj zaatakować? Ty! Merlin! An enormous portion of the shark's brain real estate is dedicated to smell. No i mamy konkretnie. It's here in the grotto. Witaj, wielorybie. Absolute serenity deep within her soul. Przecież my wielorybem nie jesteśmy. No dobra, ale mamy następny ogonek, czyli co? Będziemy go teraz sobie ulepszać. Maksa żeśmy go urobili, jest kamienny. No i dobra. Obrażenia, siła ciosu ogonem, patrzcie, 250%. Pięknie. Czyli kościsty jest lepszy od tego wszystkiego. Kościane zęby? Nie. Cieniste są lepsze, mamy takie. Bioelektryczne. Dobra, na razie idziemy na tych, co jechaliśmy do tej pory. Zobaczymy, co będzie. Osiłek. O, właśnie, klasa piąta. I tak będzie dobrze. Co mamy do zrobienia? Odkryliśmy to. A mamy tu blisko bramę. Zobaczymy, czy tą bramę możemy przeskoczyć, czy tutaj dalej nie będzie można przejść.
coś nie potrafię wyskoczyć tak jak powinienem. Nie możemy wam dawać jedzenia, żółwi. Gdzie ty jesteś? No, ucieka mi. No, zobaczmy. Spróbujmy jeszcze raz. Nie, nie. Co to jest za wyskok? Jakiś dziwny. Prawie, prawie. Już byliśmy na tej wysokości. Może byłem tam, tylko coś za blisko, za daleko było. According to the county administrator, Chuck Hucklebridge, the lack of effectiveness of piecemeal technocratic solutions here can be solved with piecemeal technocratic solutions. No i wskoczyłem nie w tą stronę, co potrzeba. To jest dobre. Jestem. Co on takie wyskoki mi robi do tyłu? No dobra, zobaczmy na tym bagnie, czy mamy coś. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy z tej strony. Czy mamy coś dla starszego? Tylko to miejsce. No dobra, przenieśmy się tu szybką podróżą w takim wypadku. Wyskoczyłem bardzo wysoko. Nie wiem, dlaczego to nie wyszło, ale nie będziemy się gdybać. Gdzie jest ta kratka? W drugim kierunku. Musimy sobie ją zaznaczyć. A gdzie ona jest? Tam. Nie mamy nieodkryte rzeczy nawet tutaj jeszcze. No i trawienie białka dostajeśmy. Try to avoid high risk coastal areas. Nie przepłyniemy, za duży jesteśmy. Żeśmy przed czasem weszli gdzieś indziej. Nie mogę wpłynąć, ale patent. Po prostu nie, już mogę. I co, i odkryłem tą jaskinię? Możemy coś tu robić? Zobaczmy na mapie. Jest, dobrze. A, czyli jest jeszcze tutaj. Coś nam wyskoczyło. No bo dobra, to sobie będziemy robić wszystkiego po trochu. Nie możemy tam wpłynąć, ale patent. Nie, wpłynęłem w końcu.
jeszcze nie można wypłynąć. Czyli musimy wrócić po śladach. Nie, mamy jeszcze tu rzecz. Przegapił. Mało przejrzysta woda i dlatego nie widzę specjalnie, gdzie mam płynąć. Dobra, musimy stąd się wydostać, ale żeśmy płynęli tędy. Caused by giant catfish than sharks, such as the Amazon Basin or Splash Mania Water Park in Garland, Texas. Trzeba być prawdziwym. Trzeba być prawdziwym młotem, żeby mnie atakować. W tej całej sytuacji. Ale to jest pełno rzeczy do zrobienia. Hunger is a driving force for the bull shark. Conglomeration of stuff will end up in the stomachs of sharks. This mineral supplement wouldn't be necessary if this shark ate a more nutritious, well-balanced diet. Mutations aren't random. They require large amounts of mutagens as a catalyst. Jak widać, takie już podskoki nie są dla nas problemem większym. This rover is always swimming, searching for anything to satisfy the gluttony that is their defining trait. To chyba wszystko z tej strony. Na razie na nic innego nie polujemy, tylko po prostu chcemy odkryć, co tutaj jest, żebyśmy mieli jasność i pozbierane wszystko, co jest do zebrania. Teraz to już zbieramy po to, żeby to drzewko całe zrobić na maksa, wszystko co tam jest. Teraz to już będzie jakieś takie zadanie, zabij 10 rekinów młotów. O, to by było ciekawsze niż tych ludzi tak nękać. The sea wolf remains acutely aware of anything that might constitute food. Bull shark is an animal of broad dietary proportions. Hmm.
Nie pamiętam, którędy wpłynąłem. Chyba tędy. Dobra, nic tam więcej nie było, to tam nie będziemy szukać na razie. Gdzie tam wysoko na statku coś jest? No nie, trochę przesada. Okej. Okay. Co my tu możemy dalej zrobić? Jesteśmy prawie na otwartym morzu. Statki zatopione. Proszę bardzo. Jeszcze tutaj coś mamy. The bull shark is known to be a voracious, if hardly discriminating, eater. Jak to wygląda? Bo my tak idziemy jak burza, tu wszystko. No i tak prawie, że żeśmy wyczyścili przez przypadek idąc tędy. No dobra, to wychodzimy teraz tu sobie na ten fragmencik. No i zostało nam chyba na tym zatoka, na tej odcinku chyba będzie też jeszcze do zrobienia jedna jaskinia. Zrobimy wszystkie zadania tutaj, co są. Powinno nam się wtedy odkryć scenka i będzie chyba finałowa walka. No dobrze, to gierka, tak jak mówiłem, nie będzie zbyt długa. Będziemy starać się zrobić jak najwięcej, ale bez przesady, żeby... Ustawimy sobie coś, żeby w wolnej chwili, jak będziemy się bardzo nudzić, żeby sobie zagrać tak na luzie przy jakimś piweczku, bo to mówię, to jest do tego gierka jest doskonała. Zjedzony. The air out here has a distinctive smell. Dobra, dopływamy do bariery, czyli dalej już nie przepłyniemy. An intriguing bouquet of volatile organic compounds. Zobaczmy, gdzie my jesteśmy. Giant monsters, or kaiju, occasionally visit Port Clovis to pregame, before destroying more worthwhile cities. Coś to tutaj jest takiego. Tak już od 20 poziomu to tak dosyć już idzie szybko. Początki są bardzo fajne, kiedy trzeba, tak jak mówiłem to chyba wczoraj rozgrywając ten, kiedy się trzeba czaić przed aligatorami, bo to jest zagrożenie dla nas. Żaden aligator nie jest żadnym zagrożeniem, ani wyzwaniem. Tak widzicie, nawet rekiny, młoty i inne stworzenia to prawie, że na raz bierzemy. Dobra, tu jest jakieś przejście. Musimy tylko znaleźć, gdzie. Gdzieś tutaj było. We are constantly reminded of how man's intrusion has disrupted the fragile equilibrium of the marine world. Okay.
Tu wszystko pochowane w ziemi, jak gdyby. W jaskiniach. Scavengers of the sea are vital in cleaning the ocean floors of edible and semi-edible detritus. On daje tu. Supercharged with gene-altering mutagens, the shark now has an asymmetric edge on the competition. Quite a find. Although that depends on the gold market, which has really been underperforming lately. I blame the. Tam coś jest, tylko najpierw chyba musimy. Nie wiem, czy tędy, czy tam to jeszcze raz tam wrócić. Zobaczmy. Nie, tu jest coś. Fort Clovis has long been a popular dumping ground for the military, thanks to its lenient regulations and low tipping fees. No dobra, wszystkie nie wiem, czy znajdziemy. Spróbujemy. Tak, tu będziemy jeszcze pływać i szukać, więc będziemy to wszystko odkrywać. 20 coś tu mamy do znalezienia, ładnie. Minerals to stay healthy and grow. Tu nie widzę. Teraz widzę. Musimy się jakoś. No, kolego. Mówiłem, że trzeba być niezłym młotem, żeby mnie atakować. No ale to tak zbieżność słów. A shark is never one to pass up a fat fiesta. Rozglądam się bardzo szczegółowo, bo coś mi się wydawało, że jeszcze coś tu było. Tak jest, dobrze mówiłem, że coś tu jeszcze było. No one knows who built this mysterious underwater base, but odds are they probably own a Nehru jacket and a Persian cat. Gdzieś coś tutaj jeszcze nam pokazywało się. To see this area is to witness the inability of the hydrosphere to support the humanized landscapes along the Gulf. Dobra, zobaczmy, gdzie my jesteśmy. Tutaj, no parę rzeczy nieodkrytych nam wyszło, ale dobre, w dobrym kierunku się posuwamy, popatrzcie się, zaraz to wszystko ładnie połączymy w jedną całość i będzie, tutaj jest tylko fragment nieosłonięty, odsłonięty, co to jest? Znisz cel. Jakąś kobietę trzeba zniszczyć, ale my sobie najpierw zaznaczymy cel tutaj, że tam mamy wpłynąć. Benjamin, właśnie. How quickly the Gulf Stream allowed him to travel back to America after his many Parisian whoring expeditions. Takie puste miejsce nie może być, musi coś tutaj być. Jest coś.
O kurde. Co, my nie możemy go już teraz ruszyć? Był kaszalot. I żeśmy go chyba zjedli. Z tego wynika. I jak ja widzę dobrze, to chyba mamy jaskinię. It will ingest quite a broad assortment of flotsam and jetsam. No i dobrze. Tourism in the US continues to grow, leaving millions of naive Americans vulnerable to the graft of beach umbrella renters. Słuchajcie, znaleźliśmy chyba trzecią, znaczy kolejną jaskinię i ostatnią. Dobrze mówiłem, że w tym rejonie coś musi być, czyli mamy wszystko poodkrywane, jeżeli chodzi o jaskinię. Tak przez przypadek fajnie, żeśmy sobie popłynęli. No tutaj ten przeskok mi nie wyszedł i przez ten przypadek odkryliśmy dzisiaj piękny cały teren. No i cóż, zostaje nam teraz tylko te znaczki, zapytania wszystkie odkryć, wszystkie sprawy, które nam się wyświetlą w dzienniku, żeby zrobić, proszę bardzo, to są najpierw trzy, potem będą się pojawiać kolejne. No i te trzy osoby załatwić. I będziemy zmierzać do końca. A jeszcze mamy bioelektryczny ogon. O właśnie, musimy tą kobietę załatwić. A co tu jeszcze nam skoczyło? No głowę cały czas nam nic nie działa. Co tu nam wyszło? No nie no, znowu to jest tylko białko i zdrowie przy pożeraniu. To jest dobre na samym początku. Teraz to raczej do niczego na niepotrzebne. Teraz to jesteśmy z tym, co mamy, to chyba jest najlepsza opcja. Coś jeszcze nam wyskoczy, zobaczymy co, ale to będziemy się nad tym zastanawiać w kolejnym odcineczku, w którym sobie pogramy i chyba też trzeba zrobić polowanie, żeby przynajmniej jednego lub dwóch łowców zdjąć, bo ci łowcy dają nam jakieś tam rzeczy i wtedy ta głowa chyba wskoczy z, bo potem jest ciało całe. Coś takiego, dokładnie nie pamiętam. Nie będziemy teraz szukać, bo już nam się czas kończy. Także dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas i zapraszam na kolejne odcinki. Jesteśmy w zatoce i myślę, że powinniśmy w dwie, no góra trzy godziny to wszystko skończyć. Dziękuję bardzo.